Chris Griffiths, Melina Costi, Kara Medlicott. Podręcznik kreatywnego myślenia twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej wydawnictwo One Press czyta Tomasz Boruszczak. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko wszystkie rysunki wymienione w książce. Źródła oraz odpowiedzi do zadań znajdziesz w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka. Opinie o książce Podręcznik kreatywnego myślenia twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej. Naprawdę inspirujący i pragmatyczny przewodnik odnoszący się do innowacyjności i kreatywności kluczowych czynników napędzających wielkie firmy. Sir Peter Estlin, były burmistrz Londynu. Chris Griffis opracował doskonały, praktyczny poradnik, skłaniający do działania naszą kreatywność i innowacyjność. Stuart Miller, prezes firmy MindMap USA. Technologia ewoluuje w takim tempie, że staje się towarem, więc zarówno jednostki, jak i organizacje muszą ze sobą rywalizować uwalniając pełnię potencjału i poszukując jak najefektywniejszych inspiracji. Ta książka nie mogłaby zostać wydana w bardziej stosownej chwili. Chris Griffiths opracował wyjątkowo skuteczne narzędzie, dzięki któremu każdy z nas może w pełni wykorzystywać własną kreatywność, stając się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie. To doskonałe źródło informacji dla każdego, komu zależy na tym, aby działać inaczej i osiągnąć maksymalny poziom innowacyjności. Jan Milfeit, coach, mentor kadry kierowniczej, były prezes Microsoft Europe, autor książki Positive Leader. Istnieje wiele powodów, dla których innowacyjność odgrywa coraz istotniejszą rolę w nowoczesnym środowisku pracy. Ale praktycznych przewodników umożliwiających tworzenie skutecznych systemów i procesów, które są w stanie ją zapewnić, było dotąd niewiele. Chris Griffiths, autor tej pełnej wnikliwej obserwacji książki, stworzył kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiających każdej firmie stopniowe wdrażanie innowacji funkcjonujących w jej ramach zespołach. David Jones, specjalista do spraw usług finansowych. To lektura obowiązkowa dla każdego specjalisty HR, menedżera czy prezesa firmy, który chciałby przekraczać granice tego, co uznawane jest za możliwe w jego organizacji. Autor niniejszej książki rzuca wyzwanie błędnym założeniom dotyczącym myślenia w prawidłowy sposób oraz opisuje pułapki, których musimy unikać, chcąc rozwijać własne umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia. Keith Asher Dyrektor zarządzający Insight Learning Organization. Doskonała książka. Po pierwsze, przyjemna w lekturze, a po drugie, i znacznie istotniejsze, skłaniająca do inspirujących wniosków na temat sposobów myślenia, które mogą zmienić to, jak postrzegamy samych siebie. Stefan Nichols, menedżer najwyższego szczebla w firmach IT. To po prostu lektura obowiązkowa dla każdego komu zależy na wprowadzaniu innowacji i rozwijaniu swojej firmy. Matteo Salvo, autor bestsellerów dotyczących strategii uczenia się i technik pamięciowych Mind Performance. Chris Griffiths inspiruje mnie od naszego pierwszego spotkania. Dzięki niemu nie gloryfikuję już przesadnie kreatywności i wiem jak myśleć w sposób który otwiera drzwi do Prawdziwej innowacyjności. Karl Mortier, specjalista w dziedzinie edukacji. To kolejna świetna książka Chrisa Gryfisa, który, mając odpowiednie doświadczenie i posługując się ponad przeciętną przenikliwością, nie tylko zachęca wszelkiego rodzaju organizacje do wdrażania naprawdę innowacyjnych rozwiązań, ale także wskazuje im właściwą drogę. Mam nadzieję, że sposób myślenia Krisa zacznie trafiać do coraz większej liczby podmiotów gospodarczych i nie tylko. Richard Bradley, dyrektor zarządzający Master Trainer Institute, Genewa, Szwajcaria. Jeśli chcesz, aby innowacyjność stała się elementem Twojej codziennej praktyki, nie szukaj innej książki. To bardzo przystępnie napisana instrukcja ułatwiająca podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju. Bill Law, pisarz i trener przywództwa oraz uczenia się, konsultant kadry zarządzającej Kestrel Education. Szablony do pobrania. Ta książka to praktyczny podręcznik zawierający opisy procesów i narzędzi ułatwiających myślenie w kreatywny sposób. Znajdziesz w niej zestaw szablonów i list kontrolnych dostępnych do pobrania lub wykorzystywania w wersjach online, zarówno w ramach działań indywidualnych, jak i zespołowych. Wszystkie szablony są zbiorami niezbędnych elementów umożliwiających wyodrębnianie konkretnych koncepcji i systematyzowanie procesów myślowych w trakcie realizacji założeń kolejnych etapów korzystania z wyszukiwarki rozwiązań. Wszystkie szablony są dostępne w formie archiwum pod adresem https://ukośnik, ukośnik, ukośnik ftp.helion.pl, ukośnik, przyklady, ukośnik, pokrmy.zip. O autorach: Chris Griffiths. Chris Griffiths jest założycielem i prezesem firmy Open Genius oraz światowej sławy ekspertem w dziedzinie innowacyjności i rozwiązywania problemów. Chris pomaga w rozwoju biznesowym tysiącom podmiotów z całego świata. Do grona jego klientów należą m.in. zespoły i konkretne osoby działające w firmach z list Fortune 500 i FTSE 100, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy laureaci Nagrody Nobla. Jest także autorem poczytnych książek traktujących o kreatywności i innowacyjności w sferze mentalnej, promotorem neuroinkluzywnych sposobów myślenia w kategoriach biznesowych, którymi zajmuje się w ramach Inspired Genius Foundation oraz twórcą aplikacji technologicznej IOA, z której korzystają miliony ludzi chcących myśleć w konstruktywny sposób, skuteczniej się uczyć i zwiększać poziom własnej kreatywności. Chris ma 28-letnie doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu odnoszących sukcesy firm. Sprzedając pierwszą z nich miał 26 lat. Wszystkie spółki, które dotąd prowadził, trafiały do rankingów Deloitte European Fast 50 i The Sunday Times Fast Track 100. Chris jest także autorem bestsellerów poświęconych kreatywności i umiejętności innowacyjnego myślenia. Książka Grasp The Solution dotarła do drugiego miejsca na Amazon UK Business Chart, a pozycja mapy myśli dla biznesu, której jest współautorem, osiągnęła piątą lokatę. Chris opracował licencjonowany kurs instruktorski w zakresie mapowania umysłu, który ukończyło dotąd ponad tysiąc osób z całego świata. Wraz z żoną Gail. Promuje także innowacyjne i przedsiębiorcze myślenie od podstaw w ramach Fundacji Inspire Genius, organizacji charytatywnej, której celem jest wspieranie rozwoju osób i organizacji neurodywergentnych. Jego najnowszy projekt, Tech Marina, to kreatywny hub dla innowacyjnych firm na etapie wzrostu, znajdujący się w dostosowanym do tego celu magazynie o powierzchni 7000 m2 w Penarth Marina w Walii. Melina Kosti Melina Costi jest profesjonalną pisarką biznesową, doświadczoną redaktorką tekstów z zakresu zarządzania w obszarze marketingu i współautorką książek The Positive Leader z Janem Mulfightem, byłym prezesem Microsoft Europe oraz Grasp the Solution z Chrisem Griffisem. To pozycja, która dotarła do drugiego miejsca na Amazon UK Business Chart. Melina zdobyła z wyróżnieniem tytuł licencjata w dziedzinie studiów biznesowych na City University of London, jest także akredytowaną indekserką i członkinią Society of Indexers – Oprócz pracy w branży wydawniczej, Melina zapewnia także profesjonalne wsparcie akademickie dorosłym studentom mającym trudności w nauce i osobom z niepełnosprawnościami. Kara Medlicott Kara Medlicott jest pełnoetatową pisarką, freelancerką oraz pełni obowiązki redaktorki pisma Wells Arts Review. Po skończeniu studiów licencjackich pierwszej klasy na Wydziale Literatury Angielskiej. I magisterskich z zakresu kreatywnego pisania na Cardiff University rozpoczęła pracę w branży marketingowej i PR, koordynując artykuły w pismach GEQ, Forbes, The Times i wielu innych. Oprócz działań o charakterze freelancerskim, Kara zajmuje się także pisaniem opowiadań, z których kilka ukazało się w prasie i internecie. Przedmowa Wyzwanie jest ciągle takie samo. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą pracującym nad stworzeniem nowej firmy, członkiem zespołu w niewielkiej organizacji biznesowej, która stara się dynamicznie rozwijać, czy menedżerem w wielkiej korporacji stojącej przed wyzwaniami szybko zmieniającego się postpandemicznego rynku, z pewnością powinieneś myśleć o zrównoważonej kreatywności w obliczu trudnych i nieznanych wcześniej problemów bo właśnie ona jest bez wątpienia magiczną formułą leżącą u podstaw każdego sukcesu. Osoby, z którymi pracuję, zwłaszcza te, które nie odnoszą spektakularnych sukcesów, wydają się jednak mimo to poświęcać myśleniu i wymianie poglądów na temat kreatywności wyjątkowo mało czasu. Mam wrażenie, że w wielu firmach panuje tak naprawdę milcząca zgoda w kwestii tego, iż kreatywność jest czymś, co się ma, albo nie. Czarną magią, której nie da się wyjaśnić ani rozwijać. Istnieją jednak liczne dowody na to, że tego rodzaju tezę należałoby uznać za całkowicie niezgodną z prawdą. O kreatywności wiemy już naprawdę dużo, więc nie ma żadnych wątpliwości w kwestii tego, że zarówno jednostki, jak i zespoły mogą się jej uczyć. Myśląc o kreatywności, we właściwy sposób i poznając nowe metody rozwiązywania problemów, możemy zapewniać sobie realny i pozytywny wpływ na stały wzrost jej poziomu. Zdecydowanie niefortunnym, choć najczęściej spotykanym podejściem okazują się w tym zakresie próby pozyskiwania kreatywności z zewnątrz czyli zatrudnianie konsultantów lub doradców, a ostatnio milenialsów lub członków pokolenia Z. Decydenci wielu firm wpadają jednak w tę pułapkę, po czym, gdy tego rodzaju działania okazują się nieskuteczne, bo po prostu nie rozwiązują problemów dotyczących kwestii kreatywności, zaczynają się zastanawiać, czy nie ma na nią jakiegoś lepszego sposobu. Otóż jest. Autorzy podręcznika kreatywnego myślenia twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej Chris Griffiths. Melina Costi i Kara Medlicott stworzyli iteracyjny system umożliwiający otwieranie umysłów i pokonywanie zawodowych wyzwań z pomocą kreatywnego myślenia, dowodząc jednocześnie, że kreatywność może być imaginacyjna i logiczna oraz Chociaż jest tradycyjnie uznawana za umiejętność o charakterze miękkim, że można ją w systematyczny sposób ukierunkowywać na uzyskiwanie twardych efektów. To doskonała pozycja dla każdego, kto chciałby zwiększyć zasób własnej kreatywności i zacząć w bardziej twórczy sposób rozwiązywać problemy, aby w ostatecznym rozrachunku odnosić coraz większe sukcesy w naszym szybko zmieniającym się świecie. To wyjątkowo praktyczna książka, będąca tak naprawdę prowadzonym krok po kroku kursem mentalnego przygotowywania się do skutecznego rozwiązywania problemów. Po przeprowadzeniu samooceny za pomocą narzędzia profilującego o nazwie Radar Decyzji i posłużeniu się szeregiem internetowych narzędzi koncepcyjnych, łatwo jest zrozumieć sposób, w jaki myślimy. I wykryć mentalne błędy, które utrudniają nam życie, po czym, dysponując tą podstawową wiedzą, wdrożyć proaktywny, czteroetapowy proces z użyciem wyszukiwarki rozwiązań, aby zacząć stawiać czoła wyzwaniom o charakterze biznesowym i móc coraz lepiej wykorzystywać nowe możliwości. W czasie trwania tego procesu można także wybierać narzędzia i techniki, które pomagają w osiąganiu efektów odpowiednich dla konkretnego etapu, na którym się znajdujemy. Chris ma wyjątkowe podejście do kreatywności. Jest ono równie skuteczne co praktyczne i z pewnością wynika z jego ponad 30-letniego doświadczenia w tej dziedzinie. Chris jest uznanym mówcą, trenerem i coachem, skłaniającym wszystkich zainteresowanych, Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, do tego, aby myśleli coraz efektywniej i maksymalizowali własną kreatywność. Jego kurs Open Genius Applied Innovation, zawierający czteroetapowy proces opisany w niniejszej książce, przyciąga z całego świata osoby, którym zależy na tym, aby skuteczniej stawiać czoło rzeczywistym wyzwaniom biznesowym. Miliony ludzi korzystają także z jego neurodostępnej, pobudzającej kreatywność aplikacji z globalną bazą użytkowników IOA, obejmującą ogromną liczbę niestereotypowo myślących osób i innowacyjnych organizacji. Podręcznik kreatywnego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej, zawiera mnóstwo skłaniających do zastanowienia przykładów. Koncepcji, szablonów i metodologii opracowanych na podstawie wyników najnowszych badań nad tym, jak przebiegają nasze procesy myślowe, i dokładnie przetestowanych w trakcie zajęć warsztatowych. Jako ktoś, kto sam uczy innych innowacyjności i intensywnie pracuje z rozwijającymi się firmami, chciałbym pogratulować Chrisowi Griffithowi ogromnej przysługi, jaką wyświadczył nam wszystkim pisząc tę książkę. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w pracy z tysiącami osób i firm, Chris znalazł się w wyjątkowej sytuacji, mogąc stworzyć uporządkowany i konkretny przewodnik dotyczący tego, jak być bardziej kreatywnym. Zaręczam, że jego proste i wyjątkowo praktyczne podejście umożliwi to wszystkim zainteresowanym, zapewniając im jednocześnie kluczowe elementy umożliwiające innowacyjne rozwiązywanie problemów. Czyli pewność siebie i narzędzia do osiągania sukcesów. Stosowanie proponowanych przez niego technik z pewnością pobudzi kreatywność każdego czytelnika, a stosującym je regularnie menedżerom i przedsiębiorcom umożliwi wdrażanie kultury stałej i radykalnej innowacyjności w organizacjach biznesowych, dla których pracują. Profesor Nelson Phillips. Abu Dhabi Chamber Chair in Innovation and Strategy Imperial College London. Profesor Phillips jest szefem katedry innowacyjności i strategii w londyńskim Imperial College. Prowadzi kursy z zakresu strategii, zachowań organizacyjnych, innowacyjności i przywództwa na poziomie studiów licencjackich i magisterskich oraz aktywnie uczestniczy w edukacji kadry kierowniczej prowadząc m.in. program Elite Accelerator na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Podziękowania Chciałbym podziękować grupie osób o wyjątkowych umysłach, które pomogły mi w napisaniu tej książki. Przede wszystkim dziękuję członkom zespołu Open Genius za magiczną kreatywność, godne podziwu starania i codzienną gotowość do Myślenia inaczej. Praca z Wami wszystkimi to wielka przyjemność. Dodatkowe, specjalne podziękowania przekazuję współautorkom niniejszej książki, Melinie Kosti i Kara Medlicott za prace badawcze, trafne spostrzeżenia, mistrzowskie działania edytorskie, dbałość o cały materiał i niezachwiane zaangażowanie w dążeniu do tego, aby ta pozycja ujrzała światło dzienne. Czuję się zaszczycony, mogąc pracować z Wami od wielu lat. Mam ogromny dług wobec wielu licencjonowanych instruktorów z Mind Mapping i Applied Innovation oraz współpracowników z całego świata, którzy z pasją i entuzjazmem zapewniali nam wsparcie, testując wiele koncepcji w różnorodnych środowiskach. Dzięki błyskotliwym radom i informacjom zwrotnym z ich strony, materiał zawarty w tej książce mógł przybrać ostateczną formę. Dziękuję także moim drogim klientom, użytkownikom IOA i wszystkim tym, którzy udzielali nam porad i wsparcia. Wyrazy szczerej wdzięczności przekazuję naszej redaktorce prowadzącej Rebece Bush z Page za jej niesłabnącą ekscytację, skuteczne działania redakcyjne i obszerne wskazówki na wszystkich etapach pracy nad tym projektem, a pozostałym członkom zespołu wydawniczego – Dziękuję za to, że właśnie dzięki nim wszystko stało się możliwe. Chciałbym także złożyć podziękowania wszystkim autorom, badaczom i ekspertom w dziedzinie kreatywności, o których wspominamy w naszej książce. Ich trafne spostrzeżenia to baza wiedzy, dzięki której zrozumieliśmy, jak funkcjonują ograniczające nas wszystkich bariery mentalne. A podejmowane przez nich przełomowe działania stale wspomagają osoby i firmy z całego świata, ułatwiając im wytyczanie własnych dróg do sukcesu w sferze kreatywności. I jeszcze jedno. Nigdy nie przestanę być wdzięczny rodzinie, mojej żonie Gail i dwójce niesamowitych dzieci Alexowi i Abi za cierpliwość i niesłabnący doping w ciągu całej tej podróży. Dziękuję, że uszlachetniacie moje życie. Codziennie, czyniąc je wyjątkowym, Chris Griffiths. Wprowadzenie: Dlaczego tak naprawdę potrzebujemy nowych koncepcji? Nie ograniczaj się do obecnej ery, dąż do stworzenia nowej. Masayoshi Son prezes Softbanku przedsiębiorca, inwestor i filantrop. Umiejętności jutra Twój własny wehikuł czasu. Czy jesteś przygotowany na to, co przyniesie przyszłość? Jeden konkretny wniosek, który moglibyśmy wyciągnąć na podstawie zdarzeń mających miejsce w ciągu kilku ostatnich lat, zapewne dotyczyłby tego, że żyjemy w nowym, ciągle zmieniającym się i nierzadko nieprzewidywalnym świecie. Technologia Nadal rozwija się w szybkim tempie, ale tradycyjne sposoby pracy w postpandemicznym środowisku zmieniły się na zawsze. Sam od dawna uważam, że przyszłością obszaru naszej aktywności są zwinność, kreatywność i innowacyjność, i nie jestem jedynym orędownikiem tych idei. Przedstawiając prognozy na rok 2025. Uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego zidentyfikowali pięć umiejętności, których ich zdaniem potrzebują właściwie wszystkie organizacje biznesowe, aby móc maksymalizować potencjał własnego rozwoju. Whiting 2020: chodzi o po pierwsze, analityczne myślenie i innowacyjność, po drugie, aktywne uczenie się i służące mu strategie. Po trzecie, kompleksowe rozwiązywanie problemów. Po czwarte, krytyczne rozumowanie i analizowanie rozwiązań. Po piąte, kreatywność, oryginalność i inicjatywę. Umiejętności, o których mowa, sygnalizują pojawienie się trendu aktywnego, kreatywnego i krytycznego myślenia. Nie da się podążać w przyszłość, Trzymając się kurczowo dawno przebrzmiałych sukcesów. Opracowałem tę książkę w taki sposób, abyś mógł rozwijać każdą z powyższych umiejętności i stosować je w praktyce, czyli w codziennej pracy. Nauczysz się identyfikować błędy myślowe, określać rzeczywiste problemy, nawet w najbardziej złożonych sytuacjach, i wykorzystywać własną kreatywność do osiągania innowacyjnych efektów. Jeśli masz ambitne plany w kwestii tego, co chciałbyś osiągnąć w przyszłości, pozwól, aby podręcznik kreatywnego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej, stał się wehikułem czasu, który zapewni Ci przewagę nad konkurencją. Wiedza nie jest już potęgą. Ile razy słyszałeś, że wiedza to potęga? Kiedyś dostęp do informacji i wiedza ekspercka z konkretnych dziedzin zapewniały znaczącą przewagę. Unikalne połączenie doświadczenia, profesjonalnego wyszkolenia i wiedzy stawiało dysponujące nim osoby na czele stawki, a obecnie w zasadzie przestało. Szybkie tempo rozwoju współczesnego świata sprawia, że to, co okazywało się skuteczne wcześniej, dziś już takie nie jest. A aktualnie dostępna wiedza pozostaje wprawdzie nadal przydatna, ale przestała być wystarczająca w kontekście efektywnego rozwoju. Porównajmy współczesność z tym, jak żyliśmy 30 lat temu. Obecnie inaczej się odżywiamy za sprawą gotowych dań czy kuchni wielokulturowej. Komunikujemy, bo są telefony komórkowe, poczta elektroniczna czy media społecznościowe, robimy zakupy. Na przykład online czy w hipermarketach, pracujemy, bo mamy dostęp do automatyzacji, nowych technologii, pracy zdalnej czy hybrydowej. A nawet się uczymy, bo pojawiły się wirtualne środowiska dydaktyczne, interaktywne tablice czy badania udostępniane w internecie. Lista zmian jest długa i prowadzi do jednoznacznego wniosku. Po upływie zaledwie trzech krótkich dekad, Żyjemy w zupełnie innym świecie. A co to oznacza? Że niezależnie od tego, na ile jesteśmy inteligentni czy utalentowani, musimy być w stanie dostosowywać się do nowych realiów i ewoluować, zarówno jako firmy, jak i jednostki. I tu pojawia się pewien dylemat, polegający na tym, że chociaż wszystko wokół nas się porusza, My sami nie przestajemy myśleć w sposób stacjonarny, działać zgodnie z założeniami, wzorcami i systemami przekonań, które doskonaliliśmy przez całe lata pogłębiania wiedzy eksperckiej, i reagować na pojawiające się wyzwania czy okazje, korzystając ze standardowych strategii, które sprawdziły się już wcześniej. I właściwie, nie ma w tym nic dziwnego bo przecież płacą nam za to, abyśmy znali wszystkie odpowiedzi. Problemy biznesowe XXI wieku zawierają jednak zbyt wiele zmiennych i niewiadomych, aby można było rozwiązywać je wyłącznie za pomocą już istniejącej wiedzy. Wypróbowane i przetestowane rozwiązania z przeszłości nie sprawdzą się w obliczu obecnych i przyszłych wyzwań. Aby znaleźć nowe i interesujące sposoby stawiania im czoła, musimy myśleć w bardziej kreatywny sposób. Właśnie kreatywność staje się zatem nową potęgą, bo sukces nie zależy już od tego, co wiemy, ale od tego, co możemy stwarzać. Gdy nadchodzi czas odkrywania nieznanego i generowania nowych koncepcji, Nasze konwencjonalne nawyki myślowe zaczynają zawodzić, bo za ich sprawą koncentrujemy się na tym, co już wiemy, zamiast szukać czegoś zupełnie nowego. I w ostatecznym rozrachunku stają się mentalnymi błędami, bo utrudniają nam poszukiwanie innowacyjnych sposobów osiągania celów, które sobie stawiamy. Zwróć uwagę na poniższe ćwiczenie ilustrujące tezę, że w prosty i naturalny sposób opieramy procesy myślowe na tym, co zostało zaprogramowane wcześniej, czyli na wiedzy. Spróbuj wykonać je już teraz. Zadanie: miesiące w roku. Wymień jak najszybciej nazwy wszystkich miesięcy w roku. Zakładam, że uda ci się zejść poniżej 5 sekund. A teraz zróbmy to ponownie tyle, że alfabetycznie zadanie przestało być takie proste, prawda? Odpowiedź znajdziesz w dodatku na końcu tej książki. W przypadku typowego wzorca da się szybko i bezproblemowo wymieniać kolejne miesiące. A gdy go nie ma? Cóż, musimy naprawdę myśleć o dostępnych informacjach, przełamywać zwykłe schematy i oceniać konkretne sytuacje w kreatywny sposób. Robiąc to, sprawiamy, że przepływ informacji nabiera dynamiki, więc możemy myśleć szerzej i tworzyć zupełnie nowe wzorce. Myślenie to najcięższa praca, jaka istnieje i zapewne właśnie dlatego podejmuje ją tak niewielu z nas. Henry Ford, amerykański przemysłowiec, założyciel koncernu Ford Motor Company. Założeniem całej niniejszej książki jest to, abyś zaczął myśleć inaczej. Więc chciałbym poprosić, abyś myślał także w trakcie lektury. W kolejnych rozdziałach znajdziesz metodologię, ćwiczenia i narzędzia, za sprawą których opuścisz wprawdzie swoją strefę komfortu, ale za to osiągniesz pewien istotny cel. Zaczniesz Opanowywać własne uprzedzenia oraz myśleć w klarowny, konstruktywny i kreatywny sposób. Aby stało się to faktem, będziesz jednak musiał zadawać sobie pytania, na które aktualnie nie znasz odpowiedzi, więc sugeruję, abyś przed kontynuowaniem lektury przestał uznawać się za eksperta. Wierz mi, że jest to zdecydowanie warte Twojego wysiłku. Bo myślenie w nietypowy sposób to klucz do najlepszych i najbardziej innowacyjnych reakcji na wyzwania biznesowe, umożliwiający nie tylko robienie tego, co trzeba, ale także robienie tego coraz lepiej. Twórz albo gin. Według badań przeprowadzonych przez profesora Richarda Fostera z Yale School of Management. Średni czas życia firmy notowanej w indeksie S&P 500 skrócił się od 61 lat w roku 1958 do zaledwie 18 w roku 2012. InnoCite 2012 Foster oszacował również, że przy obecnym tempie zmian 75% wiodących amerykańskich firm zostanie do roku 2027 zastąpionych przez firmy, o których jeszcze nawet nie słyszeliśmy. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda podobnie. Spośród 100 spółek notowanych na liście FTSE 100 w roku 1984. Tylko 24 były na niej nadal w roku 2012. Powyższe dane skłaniają do niezbyt optymistycznych wniosków. Jeśli firmy nie będą nieustannie dążyć do wprowadzania innowacji i odkrywania siebie na nowo, to istnieje poważne ryzyko, że zostaną zaskoczone przez nowych graczy i po prostu odpadną z rywalizacji. W 2020 roku świat przekonał się w bolesny sposób, jak niestabilne może być życie. Pojawienie się COVID-19 zmieniło wszystko, w tym sposób, w jaki pracujemy. Z pandemii można wyciągnąć wiele wniosków, z których część omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszej książki. Ale najistotniejszy brzmi następująco: Brak kreatywności oznacza, Brak zwinności. Elastyczność poznawcza to kluczowy element prawidłowego myślenia, zarówno w trybie kreatywnym, jak i krytycznym. Właśnie tego rodzaju umiejętności umożliwiają nam różnicowanie zachowań i szybkie adaptowanie się do nowych warunków, więc nic dziwnego, że niedawno zwróciło na nie szczególną uwagę Światowe Forum Ekonomiczne. Wszystko to oznacza, że nowy porządek świata znacząco się zmienił. Duże organizacje, których przewaga nad innymi opierała się wcześniej na wiedzy o charakterze naukowej i doświadczeniu eksperckim, znalazły się na straconej pozycji. Treść znanej maksymy: jeśli nadal będziesz robił to, co zawsze, efekty pozostaną identyczne także przestała być zgodna z prawdą. W sferze nowej ekonomii Ktoś, kto nie podąża naprzód, nie stoi w miejscu, tylko zostaje daleko w tyle. Zapewne znasz nazwy Blockbuster, Compaq, Blackberry czy HMV. To firmy, które niegdyś składały przyprawiające o zawrót głowy obietnice, ale dawno skapitulowały. I nie trudno pójść w ich ślady, jeśli nie dostrzega się dostępnych możliwości. Aby współczesne firmy były w stanie nadążać za szybkimi zmianami i odpowiednio zarządzać zmiennością, niezbędny jest stały napływ nowych pomysłów, perspektyw i rozwiązań. Kreatywne spostrzeżenia to podstawa w kontekście rozwiązywania problemów w nowy, bardziej użyteczny sposób i organizowania śmiałych wypraw na nowe, nieznane terytoria. Oczywiście nadal istnieją osoby i firmy, które uważają, że kreatywność nie jest tak naprawdę istotna. Postrzegają ją jako dekorację, coś różowego i puszystego, co upiększa wygląd ich produktów czy poprawia reputację. Są jednak w błędzie. Kreatywność może. A nawet powinna być koncentrowana i ukierunkowywana w taki sam sposób jak wszystkie inne aspekty działalności biznesowej, poczynając od HR, przez finanse, po prace badawczo-rozwojowe. Sam nazywam to rygorystycznym i przyszłościowym podejściem do kreatywności stosowanej. Kreatywność stosowana umożliwia także poszukiwanie nowych koncepcji dotyczących przyczyn problemów i sposobów ich rozwiązywania, metodologii podejmowania decyzji wykonawczych i planów na przyszłość. Oczywiście wiedza nie przestała być istotna. To podstawa procesów twórczych, niezbędna do tego, abyśmy byli w stanie prawidłowo łączyć informacje i oceniać pojawiające się koncepcje. Wartość wiedzy, Podobnie jak Ferrari bez silnika, pozostaje jednak niewielka, gdy brakuje kreatywności, która ją napędza. Kreatywność umożliwia znajdowanie nowych informacji i konceptów, które są w stanie zmieniać status quo. Wystarczy wspomnieć o Google, które zmieniło sposób, w jaki uzyskujemy dostęp do informacji, o Netflixie, który zmienił nasze podejście do rozrywki, i Twitterze. Który zrobił to samo z paradygmatem komunikowania się z innymi ludźmi. Tworzenie nowatorskich koncepcji, niezależnie od tego, jaki jest ich zakres, jest dokładnie tym, co pomaga przełamywać bariery, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Kreatywność to skuteczne narzędzie, które zaczyna być coraz bardziej cenione. Światowe Forum Ekonomiczne w opublikowanym w 2016 roku raporcie The Future of Jobs uznało kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i kreatywność za trzy najważniejsze umiejętności w kontekście rozwoju miejsc pracy do roku 2020, stwierdzając: Ogromna ilość nowych produktów, nowych technologii i nowych sposobów pracy. Wymaga, aby pracownicy stawali się coraz bardziej kreatywni, bo tylko wtedy będą w stanie właściwie wykorzystywać te zmiany. Gray 2016 Nowe koncepcje ułatwiają znajdowanie odpowiedzi na wiele różnych pytań: Jak moglibyśmy skuteczniej utrzymywać klientów? Co może być przyczyną problemu? W. Jak możemy usprawnić nasze procesy biznesowe? Jakie możliwości są dla nas dostępne w tym roku? Jak możemy poprawić wyniki działu X? Jak mógłbym rozwiązać problem Y? Jakimi nowymi rynkami moglibyśmy się zainteresować? Jak moglibyśmy wykorzystać tę zmianę przepisów? W jakie dodatkowe funkcjonalności moglibyśmy wyposażyć produkt Z? Jak mógłbym zapewnić dodatkową motywację członkom mojego zespołu? Firma Adobe przeprowadziła ankietę wśród tysiąca pełnoetatowych pracowników z wyższym wykształceniem, stwierdzając, że kreatywność jest integralnym elementem nowoczesnego trybu pracy. Ponad 85% ankietowanych. Zgodziło się z tym, że kreatywne myślenie jest niezbędne do rozwiązywania problemów, z jakimi się stykają. Adobe 2012 9 na 10 pracowników uznaje, że kreatywność jest niezbędna w kontekście wzrostu gospodarczego, a 96% z nich uważa, że jest także cenna dla społeczeństwa. 32% pracowników. Musząc myśleć kreatywnie, nie czuje się jednak komfortowo, a 78% chciałoby dysponować większym zasobem umiejętności o twórczym charakterze. Zasoby kreatywności wyczerpują się z wiekiem. Nie jest tajemnicą, że dzieci są bardziej kreatywne niż my, dorośli. Wystarczy poobserwować je w trakcie zabawy, aby zauważyć, że ich wyobraźnia płynnie łączy się z rzeczywistością. Większość z nas uznaje, że chodzi tu raczej o poziom anegdotyczny niż faktyczny, ale tak naprawdę nie mamy do czynienia z przypuszczeniem czy efektem jałowych obserwacji. Wiele badań dowodzi, że dzieci są od nas faktycznie znacznie bardziej kreatywne w sensie dosłownym. I nie chodzi wyłącznie o to, że nasi milusińscy mają więcej czasu na zabawę i mniej obowiązków, choć z pewnością nie jest to przeszkoda, ale o umiejętność o charakterze kategorycznym, która jest w ich przypadku znacznie bardziej rozwinięta niż u dorosłych. A dodatkowo, we wspomnianej sferze, młodsze dzieci okazują się także znacznie lepsze od starszych. Kreatywna transformacja. Nie da się ukryć, że nowy świat, w którym żyjemy, jest światem technologii. Naszą przyszłość będą zasilać automatyzacja i transformacja cyfrowa. Świadczy o tym chociażby to, że ogólnoświatowa liczba wyszukiwań hasła transformacja cyfrowa wzrosła w latach 2018-2020 o 65%. Walker 2021 a jak za tym wszystkim nadążyć? W środowisku, które szybko się zmienia i jest zdominowane przez maszyny, których nie jesteśmy w stanie pokonać na polu logiki, odpowiedź może być tylko jedna. Tak, zgadłeś. Chodzi o kreatywność. Jeden z najnowszych raportów Forestera dowodzi, że w obszarach marketingu i technologii reklamowych zwrot z inwestycji ROI w kreatywność okazuje się ostatnio średnio o 19 miliardów dolarów większy niż w sferze postępu technologicznego. W tym samym raporcie stwierdzono też, że w ciągu 6 lat zmiana ta przełożyłaby się na 18% wzrost wartości ROI. Komentując go, Suzy Walker z Google stwierdziła: Kreatywność jest najpoważniejszym aktywatorem rozwoju o charakterze nieprzyrostowym. Jedno z najsłynniejszych badań w tym zakresie przeprowadziła w roku 1969 NASA. Przebadano wtedy w testach kreatywności 1605-latków. I okazało się, że aż 98% z nich uzyskało wyniki świadczące o ponadprzeciętnej kreatywności. Pięć lat później te same dzieci przebadano ponownie i w kategorii zdecydowanie ponadprzeciętnych znalazło się tylko 30% z nich. A po kolejnych pięciu latach? Cóż, było ich zaledwie 12%. Ale zdecydowanie ciekawsze okazało się to, że w testach wzięło wtedy udział także 250 tysięcy dorosłych w wieku powyżej 25 lat, i tylko 2% z nich trafiło do grupy o wysokim poziomie kreatywności. Rysunek W1. Czego dowodzi to badanie? Zgodnie ze stwierdzeniem piszącego o innowacyjności Stevena Shapiro 2003 kreatywność to coś czego się nie tyle uczymy, co oduczamy. A jeśli zastanawiasz się teraz, czy w omawianym zakresie coś uległo zmianie w naszych czasach, to odpowiedź brzmi nie. Badania przeprowadzone przez psychologów z UC Berkeley potwierdziły wszystko w 2017 roku. Wskazując po raz kolejny, że poziom kreatywności dzieci jest odwrotnie proporcjonalny do ich wieku. Mam jednak także dobrą wiadomość otóż, wcale nie musi tak być. Możesz odzyskać organiczną kreatywność, która w dzieciństwie umożliwiała ci tworzenie innych światów za pomocą zamków z piasku, czy zabawy z niewidzialnym przyjacielem. I ukształtować ją tak, aby móc nie tylko stawiać czoło wyzwaniom biznesowym, ale także wprowadzać innowacje. Aby stało się to możliwe, musimy jednak na wstępie ustalić, co w międzyczasie poszło nie tak. Zwróć uwagę na poniższe pytania. P. 1: Jak długo uczyłeś się w szkole matematyki? Typowy kurs obejmujący szkołę podstawową i ponadpodstawową trwa nieco ponad 5000 godzin. Czy w Twoim przypadku było podobnie? Jaką część tego czasu uznajesz za naprawdę wartościową? Ile pamiętasz do dziś? P2. Ile godzin poświęciłeś dotąd na naukę kreatywności? Kilka? Zero. Większość z nas uczy się jej poza systemem edukacji. Czy wziąłeś udział w jakimś kursie o podstawach innowacyjności? Nauczyciele nakładają na nas niezliczone ograniczenia. System edukacji koncentruje się na tym, abyśmy byli w stanie przechowywać i analizować informacje, zamiast rozwijać umiejętności w zakresie generowania nowych koncepcji i wprowadzania ich w życie. Uczymy się zapamiętywania poprawnych odpowiedzi i korzystania z rozwiązań opracowanych przez innych, będąc jednocześnie stale niedouczeni w sferze samodzielnego poszukiwania rozwiązań i pogłębiania wiedzy. Szybko dociera do nas także, że nie powinniśmy popełniać błędów. Związany z tym lęk paraliżuje nawet najodważniejsze jednostki. Odwodząc je od wyrażania siebie w sposób, który tak zwany ogół mógłby uznać za niekonwencjonalny czy odbiegający od przyjętych standardów. Wkraczając do sfery biznesu, jesteśmy zatem tak bardzo przywiązani do nakładania ograniczeń na własne procesy myślowe, że w jej ramach po prostu to instytucjonalizujemy. Małe dzieci są w stanie wymyślać wyjątkowo oryginalne rozwiązania, bo nie ograniczają ich skostniałe konwencje i metodologie świata dorosłych. Nie wiążą ich restrykcje, które my, dojrzali i odpowiedzialni ludzie, traktujemy jak coś wdrukowanego w podświadomość. Tezę tę doskonale zilustrował Pablo Picasso, stwierdzając, co następuje. Na to, aby nauczyć się malować jak Rafael, poświęciłem cztery lata, a potem przez resztę życia uczyłem się malować jak dziecko. Właśnie za sprawą takiego sposobu myślenia, wiążącego się z ciągłą otwartością, ciekawością i ekscytacją, dzieci stale odkrywają coś nowego. Nic ich nie ogranicza, więc zamiast dostosowywać się do oczekiwań innych, Mogą być po prostu kreatywne. W związku z tym, że z wiekiem stajemy się coraz mniej kreatywni, wiele osób uważa, że po prostu nie należy do grona tych kreatywnych. Taki sposób myślenia jest jednak nie tylko błędny, ale także wręcz destrukcyjny, bo prowadzi do powstawania wątpliwości w kwestii tego, czy w ogóle warto być kreatywnym. Bo przecież kreatywność to coś dla artystów, projektantów mody, muzyków i szalonych typów z Bohemy, a nie dla nas, poważnych profesjonalistów. Medal ten ma jednak przecież także drugą stronę. Wielu z nas nie należy do grona szczególnie wysportowanych osób, ale gdybyśmy zaczęli ćwiczyć i zadbali o dietę. To za kilka miesięcy stalibyśmy się znacznie sprawniejsi i zdrowsi, prawda? Nasza kreatywność się nie ulatnia, tylko zamiera, bo nie korzystamy z niej, będąc błędnie przekonani, że nie ma żadnego praktycznego zastosowania. To przykład dystrofii. Zaniedbywana kreatywność wątleje jak mięsień, o którego formę nie dbamy. A przecież ucząc się jej od nowa, i stale doskonaląc umysł, możemy doświadczyć magii, którą znaliśmy jako dzieci. Wyobraź sobie, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś był w stanie wrócić do poziomu kreatywności z czasów, gdy miałeś pięć lat. Nadal nie jesteś przekonany? Cóż, w takim razie pozwól, że wprowadzę do naszych rozważań nieco nauki. W sferze współczesnej biologii powszechnie przyjmuje się, że nasza kondycja umysłowa jest nie tylko produktem natury, ale także wychowania. Geny mogą sprzyjać skłonności do nabywania określonych umiejętności i cech, ale tego nie gwarantują. Otoczenie, wartości i przekonania także wywierają ogromny wpływ na to, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Jeśli zatem Jesteś przekonany, że kreatywne i innowacyjne osoby, które znasz, czy o których słyszałeś, mają to po prostu we krwi, być może powinieneś to jeszcze przemyśleć. Faktem jest, że w jednym z niedawno przeprowadzonych badań odkryto klastry genów, które mogą odpowiadać za plastyczność mózgu, a tym samym za umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia. Relacja ta ma jednak charakter raczej przypadkowy niż integralny. Innymi słowy, określenie plastyczność mózgu odnosi się do jego zdolności w zakresie tworzenia nowych połączeń mózgowych i zrywania wcześniejszych czyli elastyczności w ujęciu poznawczym i jest czymś, co można nabywać drogą praktyki, a nie tylko poprzez. Predyspozycje genetyczne. To, że umiejętności kreatywne można rozwijać niezależnie od składu genomu, potwierdza także wiele innych badań. Tezę, że każdy geniusz kreatywności, który kiedykolwiek stąpał po Ziemi był taki, a nie inny wyłącznie za sprawą własnej natury, a nie sposobu, w jaki był wychowany, należy uznać za zupełnie nieprawdopodobną. Kulturowe ikony kreatywności rozwijają się dzięki praktyce, więc kłania się kreatywność stosowana. Nadszedł czas, abyś także zaczął z niej korzystać. Myśl bez szablonu. Niektórzy twierdzą, że kreatywność oznacza myślenie poza szablonami, a inni że w ich ramach. A co by było, gdybyśmy stwierdzili, że szablony wcale nie muszą istnieć? W ujęciu metaforycznym, szablon to zbiór już istniejących założeń, nawyków, uprzedzeń i domyślnych ścieżek procesów myślowych. Każdy z nas ma w kontekście określonych sposobów myślenia mocne i słabe strony, ale źródłem wielu błędów myślowych. Bywają także sposoby, w jakie przyswajamy wiedzę i jesteśmy poddawani socjalizacji w dorosłym życiu. W ostatnich latach doszło do długo oczekiwanego przełomu. Z dużym opóźnieniem, ale jednak uznano wreszcie za fakt istnienie neuroróżnorodności, zarówno w ujęciu wąskim, czyli w obszarach związanych z pracą, jak i bardziej ogólnym, z życiem jako takim. Wiąże się z nią koncepcja neurodywergencji, odnosząca się do szeregu schorzeń związanych z problemami o charakterze neurologicznym, takich jak dysleksja, dyspraksja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD czy autyzm. Mówiąc najprościej, osoby neurodywergentne, ND, myślą Uczą się i przetwarzają informacje w nietypowy sposób. A dlaczego ma to znaczenie? Cóż, zapewne dlatego, że neurodywergencja jest ściśle skorelowana z kreatywnością. Wiele neurodywergentnych osób, dzięki umiejętnościom w zakresie przetwarzania informacji w nieschematyczny sposób, już dawno wyeliminowało ze sfery własnego myślenia wszelkie, Szablony. Nie ma zatem chyba nic dziwnego w tym, że wiele firm, poczynając od NASA, a kończąc na Microsoftie, aktywnie poszukuje pracowników typu ND, bo korzyści płynące z pozbywania się szablonów mają wiele aspektów. Osoby ND nie tylko myślą w wyjątkowo klarowny i kreatywny sposób, ale także potrafią. Harmonijnie współpracować z innymi ludźmi, niezależnie od ich preferencji typu neurologicznego, dzięki czemu zatrudniające je organizacje biznesowe stają się bardziej inkluzywne i innowacyjne. A jakie realne korzyści płyną z pozbywania się szablonów? Decydenci Apple'a dowiedzieli się o tym, gdy zadali sobie pytanie, co by się stało. Gdybyśmy stworzyli telefon komórkowy bez klawiatury i pojawiła się magia. Bezprecedensowy sukces iPhone'a, eleganckiego smartfona z ekranem dotykowym, sprawił, że lider światowego rynku telefonii komórkowej, czyli Nokia, musiał odtrąbić odwrót. Dodajmy, że Apple nie jest jedyną firmą, która znowu wynalazła koło. Przed rokiem 2018 nikt nie wyobrażał sobie, że jakakolwiek nowa platforma społecznościowa mogłaby zagrozić Facebookowi, Twitterowi i Instagramowi. Potem jednak pojawił się TikTok, który, między innymi za sprawą pandemii, zaczął rozwijać się tak dynamicznie, że dotychczasowi liderzy rynku musieli uznać się za pokonanych. A jak TikTok tego dokonał? Wyrzucając szablon i sprawdzając, czym tak naprawdę mogłyby być media społecznościowe. W czasach, w których obserwujący byli dla mediów społecznościowych na wagę złota, TikTok w centrum swojej strategii umieścił content, a jego rewelacyjny algorytm sztucznej inteligencji AI zaczął zapewniać każdemu dostęp do ulubionych treści. Niezależnie od tego, jak dobrze znane, a raczej jak bardzo nieznane były, publikujące je osoby. Jego nowatorski format, oparty na materiałach wideo, stworzył także doskonałą przestrzeń, w której dzięki niezawłaszczonej wcześniej przez milenialsów aplikacji, swoją tożsamość cyfrową mogli kształtować członkowie rozwijającej się generacji Z. John Holdridge, dyrektor naczelny firmy Fullscreen, powiedział Forbesowi. Sukces TikToka wynika z tego, że jego twórcy postawili na głowie to, co uważamy za media społecznościowe. Ujmując to nieco inaczej, TikTok wygrał, bo zaczął wykonywać działania, których istniejący wcześniej giganci mediów społecznościowych nie byli w stanie nie tylko podejmować, ale nawet sobie wyobrazić. Zakładam, że przekonałem Cię już do tego, jak istotne jest całkowite usunięcie tego krępującego szablonu. Jeśli tak jest, powinniśmy ustalić, jak należałoby to zrobić. Zapewne, o ile podobnie jak ja uczestniczyłeś w sesjach brainstormingowych, wiesz z doświadczenia, że uwalnianie się od niego nie jest proste. Przyjrzyjmy się klasycznemu scenariuszowi. Manowce, burz, mózgów. Poranne spotkanie zaczyna się dobrze. Zaczynacie tworzyć różne koncepcje i stopniowo wchodzicie w umiarkowany trans. Pojawiają się praktyczne pomysły typu bułka z masłem, szalone typu czy ktoś ci czegoś dosypał, oraz wiele zróżnicowanych i interesujących z pomiędzy. Wszystko wygląda obiecująco. Nagle coś się jednak zmienia, i zarówno ty sam, jak i członkowie Twojego zespołu tracicie wene. Pomysły stają się coraz bardziej banalne lub zbyt szalone, jak na Wasz gust, więc decydujecie się pozostać przy bezpiecznych, czyli najmniej ryzykownych opcjach. Róbmy dalej to samo, tylko lepiej i szybciej, lub zrealizujmy identyczny projekt, ale tym razem Opakowanie będzie fioletowe. A potem zaczyna się zwykle sesja automatycznego wybierania i analizowania już istniejących koncepcji, co odciąga uwagę wszystkich uczestników spotkania od generowania nowych. Ktoś już coś takiego zrobił, klientom się to nie spodoba, to nie w naszym stylu, ale jak mamy na tym zarobić? Przeprowadziliśmy już coś podobnego w zeszłym roku. Pomysł jest świetny, ale nas na to nie stać. Lub powoduje, że osoby te zaczynają stawać się ofiarami własnej bojaźliwości i czarnowictwa. Z jednej strony, przestając dostrzegać potencjał wielu koncepcji, a z drugiej, utrącając je jak leci. To się nigdy nie uda. To wbrew naszej polityce. Lekko, z pewnością nie będzie. Nikt z naszej branży nie zrobił wcześniej czegoś takiego. Uważam, że to strata czasu. Bywa, że dzięki czynnikowi szczęścia właściwy pomysł pojawia się już na jednym z wczesnych etapów sesji, więc nie ma potrzeby jej kontynuować. Znaleźliście idealne rozwiązanie? Ale czy na pewno? Gdy zaczniecie wprowadzać w życie swoją nową koncepcję, może się okazać, że nie przemyśleliście wszystkiego dogłębnie i po prostu nie sprawdzi się ona w warunkach rzeczywistych. Albo że wybraliście ją, zapominając o pewnych istotnych sugestiach i musicie teraz realizować coś, co ma niewielkie szanse powodzenia, tylko po to, aby nie okazało się, że zmarnowaliście cenny czas i energię. Niezależnie od efektu, zwykle okazuje się, że szablon zablokował waszą kreatywność, więc trzeba się go pozbyć i wrócić na ścieżkę innowacyjności. Brak szablonu oznacza, że w czasie trwania określonych procesów nasz umysł może pozostawać otwarty. Umysł, jak spadochron, działa tylko wtedy, gdy jest otwarty. Gdy próbujemy być innowacyjni, ale mamy zamknięty umysł, to prędzej czy później, jak w przypadku spadochronu, czeka nas naprawdę twarde lądowanie. Aby móc otworzyć umysł, trzeba wiedzieć, jakie są jego ograniczenia. Otwarty i wolny od wszelkich blokad umysł to kluk kreatywności, zwłaszcza we wstępnych fazach ideacji. Liczba mentalnych blokad i ograniczeń, na które trzeba uważać, jest zaskakująco duża. Z najczęściej spotykanymi zapoznamy się w części pierwszej, po czym w części drugiej omówimy pozytywne strategie ich przełamywania, aby móc podejmować efektywniejsze decyzje. Czasem okazuje się, że warto dysponować wiedzą nie tylko o tym, co należy robić, ale także od czego się powstrzymać? Kreatywność a innowacyjność. Jaka jest różnica? To czym jest kreatywność? Większość z nas rozumie intuicyjnie, ale gdy trzeba podać jej definicję, zwykle pojawiają się problemy. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych rozważań, warto zatem chyba ustalić, co tak naprawdę powinniśmy przez nią rozumieć? W sieci kreatywność jest definiowana na wiele sposobów, ale znalezienie takiego objaśnienia, które Ty i członkowie Twojego zespołu będziecie w stanie zrozumieć i zaakceptować, aby znaleźć się na tym samym poziomie i móc w kreatywny sposób wyznaczać kierunki rozwoju Waszej firmy, może okazać się prawdziwym wyzwaniem. A oto moja własna definicja kreatywności, z której możesz naturalnie korzystać. Kreatywność to inkubator i kultywator nowych pomysłów, które powstają na bazie istniejącej wiedzy i łączą się, aby w mózgu powstawały nowe ścieżki neuronalne prowadzące do spersonalizowanych i oryginalnych myśli. Powyższa definicja nie jest być może szczególnie efektowna, ale opisuje charakter posługiwania się kreatywnością w łatwo przyswajalny sposób. Kreatywność polega na łączeniu w myślach różnych elementów w poszukiwaniu koncepcji, która okaże się oryginalna i użyteczna. Steve Jobs, nieżyjący już współzałożyciel firmy Apple, określał to jako Łączenie kropek. Określenia kreatywność i innowacyjność często używane są zamiennie, ale jest między nimi istotna różnica. Innowacyjność to mariaż kreatywnego myślenia i logiki, wspólnie tworzących nowe i potencjalnie lepsze rozwiązania lub określających kierunki dalszych działań. Innowacyjność to pakiet, połączenie kreatywnego i logicznego myślenia, tak aby możliwe było tworzenie czegoś istotnego i rozwijanie obiecujących koncepcji. To proces, w ramach którego łączy się wiele działań zmierzających do zrealizowania jakiegoś pomysłu. Innowacją może być każda koncepcja, która coś zmienia i przybliża nas do celu. I nie chodzi wyłącznie o odkrycia o historycznym znaczeniu, takie jak mikroprocesor, prasa drukarska czy samochód czyli coś, co profesor Clayton Christensen z Uniwersytetu Harvarda nazywa w swoim klasycznym dziele The Innovators Dilemma przełomowymi innowacjami. Innowacje o charakterze typowo przyrostowym. Na przykład niewielkie usprawnienia w sferze obsługi klienta czy procesów zarządzania zapasami także mogą zapewniać znaczącą wartość dodaną. I nie ma znaczenia, czy ktoś zrobił już coś podobnego gdzie indziej. Jeśli dany pomysł jest nowy dla nas, to można go uznać za innowację, bo nawet niewielkie zmiany mogą w ujęciu sumarycznym. Prowadzić do prawdziwych przełomów. Kreatywność stosowana. Design thinking, czyli projektowanie skoncentrowane na użytkowniku, to doskonały przykład wykorzystywania kreatywności stosowanej w ujęciu strategicznym do lepszego organizowania pracy i zwiększania poziomu innowacyjności. Nie jest to naturalnie pierwsza technika tego rodzaju. Ale niewątpliwie jedna z najbardziej skutecznych. Dzien Litka wyjaśnia, że jest ona skuteczna, bo uwalnia pełnię kreatywnej energii, budzi zaangażowanie i skłania do radykalnego usprawniania różnorodnych procesów. Do korzystania z Design Thinking przyznaje się 75% organizacji biznesowych. I nie ma w tym chyba nic dziwnego. Ale jak to wszystko działa? Aby móc kreatywnie korzystać z design thinking, firmy muszą nauczyć się umieszczać empatię w centrum obszarów rozwoju swoich produktów czy usług. Innymi słowy, nowe pomysły i rozwiązania należy stopniowo odfiltrowywać, eliminując uprzedzenia, kwestionując założenia, promując kreatywność. I stale pamiętając o tym, że wszelkie strategie działania muszą służyć przede wszystkim potrzebom klientów. Proces filtrowania powinien obejmować pięć etapów. Etap pierwszy Empatyczne utożsamienie się z użytkownikiem lub klientem. Etap drugi Zdefiniowanie potrzeb użytkownika, określenie jego problemów i sformułowanie odpowiednich wniosków. Etap trzeci Ideację nowych koncepcji, kwestionowanie założeń i rozważanie innowacyjnych rozwiązań. Etap czwarty: prototypowanie poprzez stworzenie makiet niektórych ze zidentyfikowanych rozwiązań. Etap piąty: testowanie rozwiązań w celu podjęcia ostatecznej, świadomej decyzji. Studium w przypadku Toyota. W roku 2019 całkowity przychód Toyoty wyniósł ponad 272 miliardy dolarów, czyli był o 7,97% wyższy niż rok wcześniej. A co stało za tym sukcesem? Odpowiedź jest prosta: Design Thinking. Najpierw zastosowano tę technikę, aby całkowicie przeprojektować schemat pracy centrum obsługi klienta. A następnie, aby umożliwić realizowanie nowych projektów zespołom składającym się z osób o różnorodnych umiejętnościach. Ucząc się dostrzegać potrzeby klientów, Toyota uruchomiła proces całościowej transformacji. Design Thinking, podobnie jak inne techniki kreatywności stosowanej, jest skuteczne dzięki temu, że tworzy strukturę, w ramach której pracownicy mogą być pewni siebie. Odważni i skłonni do podejmowania ryzyka. Myśląc o przyszłości, decydenci Toyoty podjęli szereg trafnych decyzji biznesowych, inwestując m.in. w Ubera 500 milionów dolarów w sierpniu 2018 roku i nawiązując tym samym relacje, które otworzyły drogę do dalszej owocnej współpracy obu firm w zakresie pilotażu zautomatyzowanych pojazdów komunikacji zbiorowej. A następnie w Denso i Softbank Vision Fund SVF. Miliard dolarów. Obecnie Uber działa w ponad 85 krajach, a jego globalna wartość rynkowa wynosi ponad 72 miliardy dolarów. Toyota ujawniła także niedawno plany przekształcenia 175-hektarowego terenu u podnóża góry Fuji. Futurystyczne miasto z autonomicznymi pojazdami, innowacyjnie zaprojektowanymi ulicami i inteligentnymi domami. Ma ono docelowo pomieścić 2000 osób, w tym pracowników Toyoty i ich rodziny. Coś, co zaczęło się od prostej pięcioetapowej techniki, przyniosło zatem chyba niezłe efekty, prawda? Rozwój kreatywności stymulują odpowiednie struktury. Niekończąca się chaotyczna kreatywność jest niemal tak samo szkodliwa jak jej brak. Aby zmienić sposób działania, trzeba zacząć od zmiany sposobu myślenia, czyli umieścić własne procesy myślowe w ramach określonej strategii. Podobnie jak firmy, które wdrażają konkretne strategie i procesy oraz tworzą systemy mające ułatwiać im odnoszenie sukcesów. My także, aby móc osiągać pożądane efekty, powinniśmy myśleć w strategiczny, czyli aktywny i celowy sposób. Ułatwia to proces, który nazwaliśmy wyszukiwarką rozwiązań. Zajmiemy się nim szczegółowo w części drugiej. Usystematyzowane podejście zapewnia kreatywności logiczną strukturę, dzięki czemu staje się ona czymś praktycznym i konkretnym. Jak korzystać z tej książki? Podzieliliśmy podręcznik kreatywnego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej, na trzy części. Możesz przeczytać go od deski do deski i wykorzystywać w trakcie realizacji kolejnych projektów. Uważamy, że niezależnie od tego, czy będziesz pracować sam, czy w zespole, znajomość zasad, które opisaliśmy na kolejnych stronach, Ułatwi ci rozwiązywanie problemów w dynamiczny i stosunkowo bezbolesny sposób. Możesz także zacząć od lektury rozdziałów, których treść uznasz za najbardziej pomocną. Nie wszystkie etapy bywają od samego początku równie istotne. Zależy to od charakteru stawianych przed nami wyzwań, więc możesz naturalnie wybierać to, co uznasz za stosowne. Warto jednak, abyś łączył pozyskiwane informacje, bo łatwiej będzie ci wtedy zrozumieć cały proces i kierować się kreatywnością w codziennej pracy. W części pierwszej zajmiemy się tym, jak funkcjonują procesy myślowe. Zaczniesz od wykonania ćwiczenia o nazwie Radar Decyzji z rozdziału pierwszego, aby zidentyfikować i zweryfikować obszary ryzyka w ramach tego procesu. Jak myślisz? A potem w rozdziałach drugim, trzecim i czwartym zajmiemy się typowymi błędami myślowymi. Część druga to klucz niniejszej książki. Wyszukiwarka rozwiązań. Rysunek W2, będąca pragmatyczną strategią opracowaną w celu umożliwienia ci kreatywnego rozwiązywania problemów, i podejmowania decyzji w ukierunkowany sposób. Zapoznasz się w niej z czterema etapami budowania odpowiedniego sposobu myślenia i tworzenia atmosfery ułatwiającej odkrywanie nowych podejść do rozwiązywania rzeczywistych problemów i realizowania konkretnych projektów, niezależnie od tego, jak poważne czy złożone mogłyby się wydawać. Poszczególne etapy postępowania. Od zdefiniowania wyzwania i wygenerowania szeregu koncepcji po ich ocenę, ustalenie celów i planów działania, zawierają specjalnie opracowane narzędzia i techniki, które pomogą Ci w przezwyciężaniu uprzedzeń oraz szablony i listy kontrolne, z których będziesz mógł korzystać w toku indywidualnych i grupowych sesji kreatywnych. W części trzeciej będziesz mógł ponownie skorzystać z radaru decyzji, aby sprawdzić, na ile dobrze przyswoiłeś sobie zagadnienia opisane w książce. Ciesz się swoimi rosnącymi umiejętnościami i celebruj postępy, zwracając jednocześnie uwagę na obszary, nad którymi powinieneś jeszcze popracować. A w finale przyjrzymy się, w jaki sposób mógłbyś spróbować wdrożyć strategię myślenia, Inaczej przez resztę życia, aby nadal napędzać własną kreatywność i innowacyjność, zarówno w pracy, jak i poza nią. Z tej książki dowiesz się, jak oceniać własne procesy myślowe, identyfikując obszary ryzyka. Pojmować kontekst, aby móc myśleć bardziej efektywnie. W klarowny sposób definiować problemy biznesowe. Wyzwania i szanse. Generować wiele koncepcji rozwiązywania każdego problemu. Angażować się w procesy twórcze i skłaniać do tego innych. Stale działać w kreatywny sposób, posługując się udostępnionymi szablonami. Mam szczerą nadzieję, że podręcznik kreatywnego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów w sferze biznesowej. Stanie się dla Ciebie pomocą i inspiracją. Korzystaj z niego zawsze, gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, gdy będziesz potrzebować nowego pomysłu oraz wtedy, gdy będziesz chciał wprowadzać pozytywne zmiany. Czy jesteś gotów? Tak? No to zaczynamy.